Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo oryginalną sprawę. Na pewno nie będzie to odcinek, który przypadnie do gustu każdemu, jednak wiem, że są wśród Was osoby, które czekają na właśnie tego typu historie. W odcinkach z tej serii mówiłam już o różnych paranormalnych i niewytłumaczalnych zjawiskach i ta będzie podobna, choć sama historia jest jedyna w swoim rodzaju. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. W 1978 roku Australijczyk Frederick Valentich mieszkał z rodzicami i trójką rodzeństwa w mieście Avondale Heights w stanie Victoria, 11 km na północny zachód od Melbourne. Miał 20 lat i planował zostać pilotem. Był w trakcie kursu. W międzyczasie dorabiał sobie jako sprzedawca w sklepie. Do tej pory przez 2 lata zdążył wylatać 150 godzin i uzyskał licencję pilota turystycznego, czyli uprawnienia do kierowania statkiem powietrznym w celach niezarobkowych. Jest to licencja niższej kategorii i aby móc pilotować loty komercyjne, potrzebne są dodatkowe uprawnienia. Taki właśnie plan miał Frederick. Chciał zostać zawodowym pilotem. 21 października 1978 roku miał odbyć swój kolejny samotny treningowy lot. Tym razem chciał przelecieć ponad 200 km i lot miał trwać 1,5 godziny. Nie był to pierwszy tego typu lot dla 20-latka, dlatego nic nie wskazywało na to, że wydarzy się cokolwiek niezwykłego. Przygotowania były rutynowe i osoby, które miały kontakt z Frederickiem przed wylotem, nie zauważyły nic nietypowego w jego zachowaniu. Lot miał zacząć się na podmiejskim lotnisku o nazwie Moorabbin, znajdującym się pod Melbourne. Koniec podróży miał być na wyspie King, znajdującej się w cieśninie Bassa między Australią a Tasmanią. Wchodzi ona w skład stanu Tasmania, czyli najmniejszego z australijskich stanów. Frederick wynajął niewielki samolot typu Cessna 182 i wystartował o 18:19. O godzinie 19:00 skontaktował się z biurem kontroli lotów i powiedział, że znajduje się nad przylądkiem Cape Otway, znajdującym się w południowej części stanu Victoria nad cieśniną Bassa. 20-latek był wtedy mniej więcej w połowie drogi do wyspy King i podróż przebiegała zgodnie z planem. Jednak już 6 minut później, czyli 47 minut od rozpoczęcia lotu, gdy ponownie nawiązał kontakt z oficerem kontroli lotu, Stevenem Robeyem, powiedział, że w bliskiej odległości od niego znajduje się inny samolot poruszający się z dużą prędkością i bez zachowania bezpiecznej odległości. Frederick opisał, że obiekt jest metalowy i ma 4 białe światła oraz 1 zielone. Steven Robey nie był w stanie znaleźć w systemie maszyny pasującej do opisu, która mogłaby znajdować się w tej samej lokalizacji co samolot Frederika. Dokładnie o 19:12 i 9 sekund pilot poinformował, że zaczyna mieć kłopoty z silnikiem. Przez cały czas wspominał o tym niezidentyfikowanym obiekcie. Zaczynał zastanawiać się, czy aby na pewno pilot drugiego statku nie droczy się z nim albo nie próbuje zaszkodzić. Z pewnością zdawał sobie sprawę z obecności innego samolotu, ale nie próbował się oddalić. Ostatnie słowa, jakie usłyszał oficer, brzmiały: "Unosi się nade mną i to nie jest samolot". Przez kolejne 17 sekund było słychać tylko głośne rozginanie i ocieranie się o siebie kawałków metalu, po czym nastąpiła głucha cisza. Zapis tej rozmowy jest dostępny w internecie, między innymi na Wikipedii. Ponowne próby nawiązania kontaktu z pilotem okazały się nieskuteczne i było już prawie pewne, że doszło do wypadku. Gdy niedługo później samolot wraz z Frederickiem nie doleciał na wyspę King, rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Działania trwały do 25 października i niestety nie przyniosły rezultatów. Według doniesień przeszukano obszar ponad 1500 km2. Jedyne co znaleziono, to plama paliwa na powierzchni wody mniej więcej w tej lokalizacji, gdzie ostatni raz znajdował się samolot Frederika. Późniejsze badania wykazały jednak, że to nie było paliwo lotnicze. Nie udało się więc trafić na żadne ślady wypadku, co było zastanawiające, ponieważ akurat ten samolot, którym poruszał się 20-latek, był wyposażony w zbiorniki powietrza, dzięki którym powinien unosić się na powierzchni przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut po wypadku. Jak można się domyślać, ze względu na tę ostatnią rozmowę z kontrolerem, zakładano, że powodem wypadku był kontakt z inną maszyną. Nie wiedziano jednak, dlaczego Frederick miał powiedzieć, że to nie był samolot. W tamtym czasie nie istniały żadne inne maszyny, które mogłyby poruszać się na takiej wysokości i wykonywać podobne manewry. Jedynym logicznym wytłumaczeniem wydawało się więc, że był to statek UFO.
ciągu kolejnych dni informacje o możliwym porwaniu przez obcych pojawiły się na pierwszych stronach gazet i w wyniku rozgłosu sprawy na policję zgłosiło się kilka osób twierdzących, że wieczorem 21 października doświadczyli nietypowych zjawisk. W sumie potencjalnych świadków było aż 20. Jedna z osób powiedziała, że jechała samochodem wraz z rodziną i w pewnym momencie ich oczom ukazało się jasne zielone światło na niebie. Obok można było zauważyć lecący samolot. Okoliczności zgadzały się z tym, co powiedział Frederick, ale istniało spore prawdopodobieństwo, że świadek zmyślił to zdarzenie po tym, jak przeczytał w gazecie o potencjalnym ataku kosmitów. Około 14.00 21 października kilku innych świadków mieszkających na południu Australii widziało niezidentyfikowany latający obiekt wynurzający się z chmury. Podobno niebo było tego dnia bezchmurne i ta była jedyna, co przykuło ich uwagę. Kilka godzin później grupa osób przebywających na brzegu cieśniny Bassa widziała dwa podłużne obiekty znajdujące się nad wodą. Kolejnym świadkiem był zawodowy fotograf Roy Manifold, który zgłosił się na policję z informacją, że tamtego dnia późnym wieczorem robił zdjęcia zachodu słońca w Cape Otway, czyli tam, gdzie ostatni raz znajdował się zaginiony pilot. Przybywał w tamtym miejscu 20 minut przed tym, jak doszło do przerwania łączności. Zdaniem Roya na zdjęciach, które wykonał tego dnia, widać niezidentyfikowany obiekt, który początkowo znajduje się blisko powierzchni wody, a następnie unosi się coraz wyżej i odlatuje. Fotografie, które wykonał tamtego wieczora, zostały podobno zbadane przez ekspertów i ustalono, że znajdująca się na nich ciemna, niewielka plama to z pewnością nie jest błąd powstały podczas wywoływania, a faktycznie coś, co zostało uchwycone na zdjęciu. Większość świadków twierdziła, że widziała szybko poruszające się zielone światło. Gdy pierwszy raz o tym przeczytałam, od razu pomyślałam, że te osoby po prostu dowiedziały się o tej sprawie z mediów i powtarzały to, co przeczytały. Jednak później znalazłam informację, że wieści o tym zielonym świetle zostały podane do opinii publicznej dopiero w 1982 roku wraz z upublicznieniem transkrypcji rozmowy pilota z kontrolerem. Śledztwo w sprawie tego, co naprawdę spotkało Frederica Valenticia, stanęło w miejscu i ostatecznie zostało przerwane. Osoby sceptycznie podchodzące do teorii o możliwości ataku kosmitów twierdziły, że po prostu doszło do zwykłego wypadku i ślady po tym wypadku nadzwyczajnie szybko zniknęły pod wodą. Mimo, że śledztwo zostało przerwane, to pamięć na temat tej sprawy była cały czas żywa, zwłaszcza wśród osób, które badały zjawiska nadprzyrodzone. 16 maja 1983 roku, czyli 5 lat po zaginięciu Frederica w odległości około 350 km od miejsca, w którym pilot ostatni raz był zlokalizowany, znaleziono zardzewiały fragment klapy osłonowej silnika. Udało się odczytać tylko część numerów seryjnych i te zgadzały się z tymi, które były w samolocie zaginionego, ale nie można było w 100% potwierdzić, że należały do niego. Fragment z pewnością pochodził z podobnego modelu samolotu, ale w ciągu wcześniejszych lat zdarzało się kilka sytuacji, w których inne statki powietrzne w okolicach Melbourne gubiły drobne części podczas startu. Była to poszlaka w tej sprawie, ale nie taka pozwalająca na rozwiązanie zagadki. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że sam 20-latek był zagorzałym zwolennikiem teorii o istnieniu UFO. Zaledwie tydzień przed tym feralnym lotem rozmawiał ze swoją narzeczoną Rondą i powiedział, że sądzi, że prędzej czy później nastąpi inwazja kosmitów. Jego rodzice także to potwierdzili. Ich zdaniem syn sądził, że uprowadzenie przez obcych jest realnym zagrożeniem i bardzo się tego obawiał. Frederick oświadczył się Rondzie 6 miesięcy po tym, jak zaczęli się spotykać i było to właśnie tydzień przed jego zaginięciem. Dziewczyna kilkukrotnie latała już ze swoim narzeczonym i miała polecieć także 21 października. Mieli spotkać się na lotnisku, ale dziewczyna musiała zostać dłużej w pracy i dlatego nie poleciała. Ze względu na poglądy 20-latka wiele osób zaczęło podejrzewać, że mógł zaplanować całe swoje zaginięcie tak, żeby wyglądało jak porwanie przez statek UFO. Nie można wykluczyć, że mężczyzna tak bardzo wierzył w prawdziwość teorii o istotach pozaziemskich, że chciał sam stać się przykładem takiego uprowadzenia. Rok przed zaginięciem w kinach pojawił się film pod tytułem Bliskie spotkania trzeciego stopnia w reżyserii Stevena Spielberga. Jest to produkcja z gatunku science fiction zawierająca scenę rozmowy z pilotem, który napotkał UFO.
Frederick jako fan teorii o kosmitach najprawdopodobniej oglądał ten film, a w nagraniach z jego rozmowy z kontrolerem można zauważyć wiele podobieństw do właśnie tamtej sceny. Możliwe, że było to inspiracją dla jego planu upozorowania porwania przez obcych. Po sprawdzeniu rejestrów z dnia tamtego lotu okazało się, że Frederick nigdy nie poinformował lotniska na wyspie King o tym, że ma zamiar tam wylądować. O swoich planach powiedział tylko na lotnisku w Melbourne i kilku osobom, z którymi rozmawiał przed wylotem. Zdaniem części osób mogło to oznaczać, że nigdy nie miał planu lądowania. Dodatkowo na 19:30 umówił się na spotkanie ze swoją narzeczoną, a to było fizycznie niemożliwe, żeby przeleciał przez cieśniny Bassa i z powrotem i zdążył na tę godzinę. Ostatecznie i tak nie pojawił się na tym spotkaniu, jednak sam fakt, że je umówił, mogło oznaczać, że miał inne plany na tamten lot. Teoria mówiąca o tym, że to sam Frederick zaplanował to zaginięcie, jest najbardziej popularna w tej sprawie, jednak w jej ramach jest kilka mniejszych teorii. Pierwsza z nich mówi o tym, że mężczyzna udawał podczas swojej rozmowy z kontrolerem. Później uszkodził radio tak, żeby wydawało te niepokojące metaliczne dźwięki, następnie je wyłączył, poleciał w zupełnie inne miejsce, tam wylądował i zaczął się ukrywać. Wiadomo, że w samolocie miał paliwa na przelecenie 800 km. Mógł polecieć na przykład na Tasmanię, która charakteryzuje się wieloma zalesionymi terenami, na których bez problemu mógłby się ukryć. Kolejna opcja mówi o tym, że chciał upozorować wypadek, niby cudem przeżyć, wrócić i móc opowiedzieć swoją historię, ale w którymś momencie coś poszło nie tak i nie udało mu się ujść z życiem. Pojawiły się także głosy mówiące o znacznie bardziej radykalnym planie. Podczas gdy ta rozmowa z kontrolerem i obecność drugiego statku powietrznego mogły zostać zmyślone, to już sam wypadek nie. To znacznie bardziej kontrowersyjna teoria, ale część osób uważa, że 20-latek mógł tak bardzo pokazać wszystkim, że faktycznie doszło do ataku kosmitów, że był gotów poświęcić własne życie. Tej teorii przeczy fakt, że nie znaleziono żadnych śladów wraku, jednak nie oznacza to w 100%, że nie doszło do wypadku. Może te fragmenty znalezione 5 lat później faktycznie należały do samolotu, którym leciał Frederick. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że chłopak tak naprawdę nie był na aż tak dobrej drodze do zostania pilotem, jak mogło się wydawać. Miał na swoim koncie kilka upomnień za nieodpowiednie zachowanie podczas lotów treningowych. Kilkukrotnie celowo wlatywał w chmury albo przekraczał wyznaczone granice stref powietrznych. Ponadto 5-krotnie podchodził już do egzaminu na pilota komercyjnego i za każdym razem szło mu bardzo źle. Mogło to więc skutkować tym, że stracił motywację i jego przyszłość była niepewna. W październiku 1978 roku mógł być zdesperowany i czuć, że nie ma nic do stracenia. Teoria o celowym spowodowaniu wypadku jest całkowicie odrzucana przez bliskich i rodzinę Frederika. Ich zdaniem, mimo tych drobnych niepowodzeń, jakich chłopak doświadczał przed tym feralnym lotem, jego zdrowie psychiczne było w dobrym stanie, był tak samo pogodny i pełny życia jak zawsze. Nie oznacza to oczywiście, że wewnętrznie nie zmagał się z żadnymi problemami, jednak dostarcza pewnej perspektywy na temat tego, jak zachowywał się niedługo przed zniknięciem. Bardziej racjonalna teoria dotycząca tego, co mogło się stać, a bardziej co było powodem wypadku, mówi o pogodzie. Ze względu na to, że Frederick był niedoświadczonym pilotem, miał pozwolenie na latanie tylko w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych. 21 października pogoda była dobra, jednak to mogło szybko się zmienić, zwłaszcza gdy zaczął zapadać zmrok. W lotnictwie występuje zjawisko nazywane spiralą cmentarną, które dotyczy niebezpiecznego manewru polegającego na spiralnym nurkowaniu samolotu, będące wynikiem dezorientacji pilota. Najczęściej ma to miejsce w nocy lub w słabych warunkach pogodowych, gdy pilot nie ma przed sobą horyzontu, który mógłby pomóc w korygowaniu kursu. Błąd pilota wynika z nieprawidłowego przeświadczenia o pozycji, w jakiej znajduje się samolot, bo nie mając wizualnego punktu odniesienia, nie wie nawet, czy skręca, czy leci w dół, czy w górę, ponieważ przed sobą widzi tylko ciemność lub mgłę. Zdaniem ekspertów w tej dziedzinie Frederick mógł skontaktować się z kontrolerem właśnie w trakcie spirali, choć nie wyjaśnia to, dlaczego twierdził, że nad nim znajduje się statek powietrzny, który nie jest samolotem. Ostatnia teoria mówi oczywiście o tym, że Frederick faktycznie napotkał istoty pozaziemskie i razem ze swoim samolotem został przez nie uprowadzony.
To potwierdzałoby to całkowite zniknięcie bez pozostawienia absolutnie żadnych śladów. Na poparcie tej teorii warto także wspomnieć, że rejon cieśniny Bassa często jest nazywany australijskim trójkątem bermudzkim, ponieważ dochodziło tam już też do innych tajemniczych zaginięć statków i samolotów. Guido Valentich, ojciec zaginionego, również sam jest zwolennikiem teorii o istnieniu UFO. Wspomniał, że dla niego teoria o tym, że syn został uprowadzony przez obcych, jest znacznie bardziej łatwa do zaakceptowania niż ta mówiąca o katastrofie, dlatego niezależnie od tego, jaka jest prawda, on woli wierzyć właśnie w to. Mężczyzna zmarł w 2000 roku, nie dowiadując się, co spotkało jego syna. I to jest już wszystko, co jest na ten moment wiadomo o tej sprawie. Jeśli zostanie jednym z najbardziej znanych przykładów potencjalnego uprowadzenia przez obcych było celem Frederika, to zdecydowanie udało mu się to osiągnąć. W internecie można znaleźć liczne artykuły i fora właśnie na jego temat. Jaka jest prawda, raczej nigdy się nie dowiemy. Tego typu historie zawsze są kwestią wiary. Część osób całkowicie odrzuci możliwość istnienia zjawisk niezbadanych i takich, których nie można doświadczyć na własnej skórze, a część wystarczą doniesienia z mediów i wywiady ze świadkami. Koniecznie dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Czy należycie do zwolenników, czy raczej sceptyków w takich sprawach? Ja skłaniam się w stronę najbardziej racjonalnego wytłumaczenia, czyli wypadku. Frederik nie był doświadczonym pilotem, więc to jest bardzo możliwe. Podczas szukania informacji na temat tej sprawy zagłębiłam się w to zjawisko spirali, które wcześniej opisałam i już sam opis wywołał u mnie ogromny stres. Nie umiem nawet wyobrazić sobie, jak przerażające musi być brak świadomości na temat swojego położenia i ruchów w połączeniu z myślą, że właśnie kontroluje się maszynę, która w każdej chwili może uderzyć o ziemię albo o powierzchnię wody z nami w środku. Dajcie mi znać, jakie jest wasze zdanie na temat tej sprawy i która z teorii wydaje wam się najbardziej prawdopodobna. A może słyszeliście coś jeszcze o tej historii, o czym nie wspomniałam? Dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych, zarówno paranormalnych, jak i zwykłych, true crime'owych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!